Cześć, witam Was serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będzie wolna elekcja i sposób, w jaki ona przebiegała po śmierci Zygmunta Augusta. Więc Zygmunt August umiera w 1572 roku. No, miał on taki za życia jeszcze przydomek Dojuterek. Dojuterek. No i ten przydomek sobie zyskał dlatego, bo lubił odkładać sobie rzeczy na potem. No i skończyło się na tym, że odłożył na potem ustalenie, kto później odziedziczy tron, a warto wspomnieć, że Zygmunt August umarł bezpotomnie. No i szlachta miała problem, już nie wiedzieli, no kto będzie teraz królem. No i w okresie bezkrólewia, bo taki okres zapanował po śmierci króla, to jest dość logiczne, władze na ziemiach przejęły konfederacje, czyli po prostu zjazdy szlachty, zwane także kapturami. Nazwa ta pochodzi pewnie od kapturów, które nosili zakonnicy na znak żałoby, tutaj może żałoby po królu. No i te konfederacje kapturowe, miały one wstrzec teraz pokoju na ziemiach polskich, żeby to państwo się całe nie rozlazło, i one powoływały swoje sądy kapturowe. Czyli możemy sobie zapisać, że mieliśmy o konfederacje. Federacje kapturowe. No i te powoływały sądy kapturowe. Sądy kapturowe. No i te sądy to nie były takie zwykłe sądy, gdyż musiały one zadbać o bezpieczeństwo i porządek w państwie, no teraz w okresie bezkrólewia. Dlatego też wyroki, które one wydawały, były bardzo często surowe i w zasadzie natychmiast wykonywane. No miało to służyć właśnie utrzymaniu tego całego porządku w państwie. No i podczas zjazdów szlachty i senatorów ustalono, że władzę podczas bezkrólewia będzie sprawował Interrex. Interrex, czyli w zasadzie tłumacząc dosłownie z łaciny, międzykról. No i Interrexem miał zostać każdorazowo prymas Polski. Prymas oczywiście, czyli tutaj najwyższa osoba, jeśli chodzi o Kościół katolicki w Polsce. No, stało się tak dlatego, gdyż większość na głosowaniu mieli tutaj katolicy i oni właśnie przeforsowali, żeby to prymas zawsze stawał się Interrexem. No i Interrex miał zwołać Sejm Konwokacyjny. Zrobimy taką szczałeczkę. Sejm Konwokacyjny. Wokacyjny. No i na tym Sejmie Konwokacyjnym miały zostać zebrane zasady, na jakich ma się odbywać następny Sejm, czyli Sejm Elekcyjny. Tutaj określono właśnie te zasady, tutaj na jakiej zasadzie ma się to odbywać. Ustalono także pakta konwenta. Były to po prostu swego rodzaju osobiste zobowiązania danego kandydata, danego elekta. Oczywiście określano też artykuły henrykowskie, które stawały się niezmienne, czyli to były takie artykuły, które miały, które każdy władca po wybraniu na króla musiał zaprzysiąc, że będzie ich przestrzegał. One oczywiście dotyczyły tutaj głównie tego, że głównie ustroju całej Rzeczypospolitej, a także uprawnień władcy, jego zakresu władzy. Tutaj także bardzo duży nacisk kładono na zasadę właśnie tej wolnej elekcji i na tą zasadę, że szlachta jest oczywiście równa i tutaj jest tym stanem rządzącym. Jednym słowem, szlachta sobie gwarantowała, że jej władza i wpływy nie zostaną osłabione, że władca nie będzie choćby na przykład jak u zachodnich sąsiadów władcą absolutnym. Na Sejmie Konwokacyjnym ustalono także, że tutaj elekcja ma się odbyć, znaczy w elekcji może wziąć udział każdy szlachcic, każdy mąż tutaj ma równy głos, no ale tutaj pozycja prymasa jakby wpłynęła trochę na ten układ głosów, dlatego gdyż prymas kazał, żeby elekcja odbywała się w miejscowości Kamień pod Warszawą. No, miejscowość Kamień pod Warszawą sprawiała, że większość szlachty niestety, ale nie miała pieniędzy, żeby dojechać
tutaj z dalekich obszarów Polski, żeby dojechać pod tą właśnie Warszawą, pod Warszawę, no a oczywiście magnaterię było na to stać, a koło Warszawy mieszkała głównie biedna szlachta, ale oddana za to kościołowi katolickiemu. Dlatego w większości na wybór władcy tutaj mieli największy wpływ magnaci, no i ta właśnie biedna szlachta, która też podlegała łatwo przekupstwu, no bo nie miała własnego majątku. No i na Sejmie elekcyjnym już tylko teraz prezentowano poszczególnych kandydatów, oddawano na nich głos, no i zwycięzca, że tak powiem, wybierał się na Sejm koronacyjny. Sejm koronacyjny. No i tam oczywiście Sejm koronacyjny odbywał się w Krakowie, no i tam po prostu koronowano kandydata na króla Polski. Oczywiście na Wawelu dostawał on koronę Polski z rąk naszego prymasa. Ale jeśli chodzi o wolną elekcję, to niestety ta pierwsza nie była dla nas zbyt szczęśliwa, gdyż tutaj wybrano ostatecznie Henryka Walezego, który był bratem króla Francji. No i on tutaj stawiano, że zapewni na pewno Polsce stabilność, też sojusz tutaj z Francją, niejako unię personalną. Miał on się zobowiązać, że sprowadzi wojska francuskie do obrony naszych granic, będzie kontynuował wojnę z Moskwą, odnowi Akademię Krakowską, a nawet wesprze finansowo całą rzecz pospolitą. Miał także zawrzeć małżeństwo z sędziwą już, jak możecie pewnie zobaczyć, bo pierwsza wolna elekcja miała miejsce w 1573 roku, czyli z sędziwą już i od początku, nawet w młodości, nieurodziwą Anną Jagiellonką. Czyli 1573 to mamy pierwszą wolną elekcję. Pierwsza wolna elekcja. No i zwycięża w niej właśnie wspomniany francuski królewicz Henryk Walezy. Tutaj przełączyłem jeszcze na obraz potęga Rzeczypospolitej u zenitu, Złota Wolność, elekcja 1573. Jest to obraz oczywiście naszego ulubionego autora Jana Matejki. Przedstawia pierwszą wolną elekcję, szczyt potęgi Polski. Uważano wtedy właśnie elekcję za taki szczyt tutaj wolności, tej szlachty, szczyt demokracji szlacheckiej, jej najwyższe osiągnięcie. Myślę, że obraz warto zapamiętać, gdyż często pojawia się na jakichś egzaminach. No ale wracając teraz do Henryka Walezego. Dlaczego tak właściwie szlachta wybrała osobę z tak, no można powiedzieć, odległej Francji? No tutaj głównie były naciski, jeśli chodzi o Kościół katolicki. Walezy był katolikiem, brał udział w Nocy Świętego Bartłomieja, o której sobie mówiliśmy na jednej z poprzednich lekcji. No i był, że tak powiem, idealnym, jeśli chodzi o to, kandydatem, żeby położyć kres reformacji, która się zaczęła wtedy rozwijać w Rzeczypospolitej. No i także był lepszą alternatywą dla szlachty wobec innego kandydata, Ernesta Habsburga, który tutaj zdecydowanie było widać, że będzie dążył w stronę władzy absolutnej. No ale szlachta także zobowiązała go do podpisania wtedy nowo powstałego w zasadzie aktu Konfederacji Warszawskiej, o którym sobie powiemy jeszcze na innej lekcji. No ale niestety, ale władza Henryka Walezego już od początku była bardzo niepopularna. Początkowo wszystkie zobowiązania, jakie miał tutaj poprzysiąc Henryk Walezy wobec szlachty, przyjął jego poseł, a sam Henryk tak naprawdę nigdy nie zaprzysiągł ani Konfederacji Warszawskiej, ani artykułów henrykowskich, nawet podczas Sejmu Koronacyjnego, który miał miejsce 21 lutego 1574 roku, czyli 1574 miała miejsce koronacja. Koronacja. Okej. No i on miał takie dziwne obyczaje, które w Polsce się strasznie nie podobały.
miał sam takie, był taki bardzo luźny w tych stosunkach, nosił między innymi kolczyki w uszach, miał dziwny, odmienny strój, lubował drogie kamienie, co strasznie to odstraszało szlachtę. Najbardziej jednak denerwowała ją sama nieznajomość języka polskiego, jego lekceważenie polskiego senatu, który cieszył się oczywiście tutaj chwalebną tradycją, ale także to, że mianował na ważniejsze urzędy w państwie strasznie niepopularne osoby. No i Henryk tutaj też jakoś specjalnie za tą Polską nie przepadał, widział, że ta władza króla jest ograniczona, a w Francji mógł liczyć na znacznie więcej. No i gdy tylko słyszał, że może umrzeć jego brat Karol IX w Francji, już tutaj szykował się w zasadzie do ucieczki. No i na wieść o tym w czerwcu właśnie 1574 roku, kiedy zostało potwierdzone, że Karol IX umarł, potajemnie wyjechał do Francji. Jednak tam nawet jak już się skoronował na króla Francji, nadal się uważał za króla polsko-litewskiego. Czyli nie był z niego trochę kawał skurczybyka, dużo dla nas nie dał. Szlachta tutaj na początku mogła się trochę zdrazić do całej idei wolnej elekcji, no ale postanowiono ją kontynuować. A co się działo dalej, no to już w następnej lekcji. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, no i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.